Janusz Korwin Ryszard Mikke. Urodzony 27 października 1942 roku w Warszawie. Polski publicysta i polityk, poseł na Sejm pierwszej kadencji. Były prezes Unii Polityki Realnej oraz Wolności i Praworządności, prezes Kongresu Nowej Prawicy. Mistrz krajowy w brydżu, kandydat na urząd prezydenta RP w roku 1995, 2000, 2005 i 2010. Dobra, dość tych bzdur. Przeczytam wam teraz prawdziwe informacje o panu Korwin. Horoskop dla urodzonych 27 października. Człowiek urodzony w dniu 27 października jest wielkim liberałem i wyróżnia się swym nieprzeciętnym intelektem. Jest niezwykle przenikliwy, ma doskonały gust i potrafi się zagłębić w istotę każdej sprawy, odkrywając bezwzględnie jej prawdziwą wartość. W towarzystwie innych ludzi jest bardzo pożądany, ponieważ wyróżnia się swą pogodą ducha i przyjemnym usposobieniem, ale poza tym jego charakter jest władczy i nieustępliwy. Ponadto wielkim zwolennikiem sztuki, która wywiera na niego olbrzymi i przyciągający wpływ. Przez to nierzadko podporządkowuje temu całe swoje życie. Jego wewnętrzna harmonia rzutuje na jego działalność życiową, mianowicie dążą ze wszystkich sił do tego, by unikać niepotrzebnych wstrząsów i napięć, gdyż ceni sobie spokojne życie i komfortowe. Pomagają mu w tym jego takie cechy jak bystrość i wielka przebiegłość. Bla 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 bla. Przez nieodpowiednie wychowanie może stać się zanadto rozpieszczony. Dlatego od najmłodszych lat trzeba go uczyć, jak ma ściągać swój gniew i hamować swoje złe instynkty. Może również przejawiać wielką zazdrość i podejrzliwość. Dlatego należy podejmować wszelkie starania, by jak najprędzej wykorzenić im niepożądane cechy. Czy pan Mikke ma jakieś szanse? Według mnie nie. Nikt nie zagłosuje na Skorpiona. Chyba że zamierzacie tym razem się sprzeciwić, zmienić coś w kwestii polskiej polityki. Jak na razie prowadzi PiS. Także widać, wszyscy kochają pana Kaczyńskiego. Kto ma rację? Według mnie rację ma pan Donald Tusk. Rządzi już dwie kadencje. Brakuje mu jeszcze trzeciej, żeby był po stronie Boga.